Witajcie w czwartym finałowym odcinku 25 dni Minecraft Hardcore będąc zmiennokształtnym. Jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków, to serdecznie polecam. Link znajdziesz w opisie. Każdego dnia mogę się stać innym mowem i jest to randomowe, więc mogę być potężnym widerem albo małą rybką. I wszystko zależy od mojego szczęścia. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale. Osiągnęliśmy próg 800 tysięcy subów, za co bardzo wam dziękuję. I oczywiście, jeżeli jesteś tu nowy lub jeszcze nie subskrybujesz, zostaw suba i lecimy w tym roku do 900 tysięcy subów. Czy uda mi się przeżyć 100 dni na tym świecie? Przekonajmy się. Ciekawe, czy ktokolwiek z was spodziewał się, że będę endermitem. Sprawdźmy, jaką mam moc, bo widzę, że mam jakiegoś horrorsfruta. Wciskamy R. Okej, czyli tepam się w totalnie randomowe miejsce. Chyba podróżowanie w ten sposób nie jest zbyt okej. Nieważne. Lećmy do wioski, bo trzeba ogarnąć kartografera. Ponieważ plan na dzisiejszy odcinek to przede wszystkim dostanie się do Woodland Mansion. Czy któryś z was będzie moim kartograferem, halo? W ogóle jak jeszcze, jak ja się chowam w tym... Villagerzy, czy ktoś z was mógłby wziąć tutaj pracę kartografera, halo, bo ja potrzebuję się dostać do Woodland Mansion, ej? O, czekaj, mamy jakiegoś zainteresowanego, dzień dobry, witam. Czy mnie będzie stać, żeby cię wylewelować? Sprawdźmy, uwaga, ojojojojoj, jaki ty drogi jesteś, chłopie. No to zbierzmy trochę sugarcane'a. Na całe szczęście, w przeciwieństwie do Endermana, będąc endermitem, nie muszę bać się o wodę. Ale coś czuję, że to nie wystarczy, żeby wyhandlować mapę do Woodland Mansion. Dlatego też weźmiemy ze sobą więcej fajerwerek. Łóżko mamy w ekwipunku. Przydałby się jeszcze jeden shulker box. I zróbmy sobie jeszcze kolejne potki odporności na ogień, bo trochę mi się kończą, a mogą mi się później przydać. Przy okazji weźmy sobie diamenty oraz patyki. I zróbmy sobie diamentową motykę. Potrzebuję silk toucha. W takim razie zenchantujemy sobie książkę. I sprawdźmy ponownie efektywność 4. Zastanawiam się, czy będąc endermitem, endermany będą mnie z automatu atakowały. Chyba nie powinny, a z drugiej strony troszeczkę się boję. Dlatego też, żeby nie kusić losu, raczej nie udamy się dzisiaj do endu, ale zrobię sobie tak czy inaczej jeszcze kolejną diamentową motykę. Jeżeli trafi nam się silk touch, będzie idealnie, bo musimy zdobyć netherite'ową motykę, żeby mieć faktycznie cały netherite'owy set. Zabieramy potki odporności na ogień i polećmy jeszcze do wioski wyhandlować troszeczkę emeraldów. Tak czy inaczej dostanę się dzisiaj do tego Woodland Mansion. Ocean Explorer Map. No niestety. Ten papier posłuży mi na fajerwerki i sprawdźmy przy okazji, czy mam jeszcze jakieś szkło, które mógłbym sobie przerobić na panele i wyhandlować więcej emeraldów. Mam szkło, ale niestety jest to białe szkło, a zwykłego mam tylko 3 sztuki. Nie widzę w tym problemu, wystarczy, że sobie po prostu troszeczkę tego piasku zbierzemy. Tyle powinno wystarczyć. Teraz wrzucamy sobie piasek do przepalania i z tego co widzę, zachodzi słońce. No to skoro zachodzi słońce, sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. Osioł. Ciekawe, czy będąc upartym jak osioł, uda mi się wyhandlować mapę do Woodland Mansion. O, promocja, to lubię. I proszę bardzo, Woodland Explorer Map. Potrzebujemy jeszcze tylko kompasu i 9 emeraldów. Nie ma najmniejszego problemu. Jak się robiło kompas? Ale jestem prawie pewny, że potrzebowałem na pewno 4 redstone'a i chyba sztabkę żelaza? Nie, odwrotnie. Potrzebowałem 4 sztabek żelaza i 1 redstone'a. Mam rację? Nauka receptur z liajem. Tak jest! Dokładnie tak. Teraz mamy kompas, mamy emeraldy i będziemy mogli mieć mapę do Woodland Mansion. W takim razie lecimy z powrotem do wioski i kupujemy mapę do Woodland Mansion. Z tego co widzę, jest dość daleko, bo moja kropeczka na mapie jest dość mała. Dziękuję za twoją współpracę. Nie mam nic dla ciebie tu już takiego ciekawego, także jakby... Bądź sobie kartograferem, fajnie się gadało, masz panele, do widzenia. Jako, że czeka mnie troszeczkę latania do Woodland Mansion, a nie mam zbyt wielu fajerwerek, musimy zebrać cały sugarcane, jaki tylko mamy w najbliższej okolicy. Gunpowder również się przyda. Polecimy sobie więc do farmy creeperów, ale najpierw skoczymy do endu, nabić 30, a najlepiej wyższy poziom, żebyśmy mogli zenchantować diamentową motykę i później ulepszyć ją na netherite. Rozłóżmy sobie chleby, ściszmy moby i nabijamy 40 poziom. Plus minus. Okej, dobiłem 41 poziom, przy okazji uleczyłem sobie cały ekwipunek. Weźmy więc nasze diamentowe motyki oraz lapis i przy okazji trochę książek, gdybyśmy mieli mieszać te enchanty. Co dostaniemy poza efektywnością 4? Silk touch, proszę bardzo. W takim razie jedyne co musimy zrobić, to połączyć te motyki i zaupgrade'ować to wszystko na netherite. Zrobimy to sobie w ten sposób i mamy tym sposobem efektywność 5, silk touch i unbreaking. Do tego również przydałby się mending i o tym totalnie zapomniałem, ale spokojnie, zaraz to ogarniemy. A co to za podwójne szkicen mi tutaj robicie? Oj, bardzo, bardzo nieładnie. Teraz łączymy sobie mending z naszą drugą diamentową motyką. Możemy to zrobić w ten sposób, bo będzie to ładniej wyglądało. Po prostu efektywność 5, silk touch, unbreaking i mending. Proszę bardzo, jedyne czego ta motyka potrzebuje, to sztabki netherytowej. Sprawdźmy więc zatem, jakim mobem będę następnego dnia.
Czy to jest taki OP-mob? Raczej nie, ale życie mam całkiem sporo, fajerwerek również. Wezmę ze sobą tylko trochę więcej potek odporności na ogień. Spokojnie, nie zapomniałem o Woodland Mansion, to jest główny, że tak powiem, dzisiaj motyw. A motyka na razie sobie tutaj zostanie. Mamy jednego Debrisa, więc potrzebowałbym znaleźć trzech. To w takim razie lecimy szukać bastionów. Nie pamiętam, w którą stronę jeszcze typowo nie leciałem. Latający różowy aksolot. W ogóle zobaczcie, jak śmiesznie jego łapki sobie zwisają tak w dół. Okej, mamy przed sobą bastion, ale to jest niestety ten, w którym już byłem, więc raczej debrisów tutaj nie znajdziemy. Ale tego bastionu chyba nie eksplorowałem, tym bardziej, że wylewa się tutaj lawa, a jest całkiem niedaleko tamtego. Nie mam ze sobą strzał. Metoda na snajpera w takim razie nie wyjdzie. Pozbierajmy więc troszeczkę bloków i podbudujmy się maksymalnie blisko naszych skrzynek. Tego, co widzę, brutale chyba nie zwracają na mnie uwagi, co jest dość interesujące. Najwidoczniej aksolotl ich przeraża. Jak będzie z piglinami, nie mam pojęcia, ale zróbmy to na szybko. Blok złota i oczywiście nasza strzał. O, no, dobra, jednak piglin się zdenerwował. Niestety debrisów tutaj nie ma, ale za to mamy strzałę, więc będę mógł sobie spokojnie strzelać w brutale. W takim razie lećmy dalej. Generują nam się tutaj nowe czanki i mamy kolejny bastion. I to mostowy, a to kolejne bloki złota dla mnie. Aksolotl kradnący złoto piglinom. Wydaje mi się, że skrzynek nie będę tutaj eksplorował, chociaż tamta jest bardzo kusząca. I mamy debrisa. Dobrze, ryzyko się opłaciło. Lećmy więc zatem dalej. O ile mnie oczy nie mylą, tam jest kolejny bastion. I znów mostowy. Cło? Wylądujmy sobie na złocie i zbierzmy je. Ruiny portalu i kolejny blok złota. I szansa na złote jabłko. Proszę bardzo. Mamy tutaj twierdzę i jest ona całkiem niedaleko naszego głównego portalu. Zapiszmy więc sobie kordy na przyszłość. Potrzebuję jeszcze dwóch debrisów i w dalszym ciągu zastanawiam się, czy nie lepszą opcją byłoby w tym momencie wrócić do naszego głównego portalu i kopać po prostu netherrack. Mamy kolejny bastion i chyba w nim nie byłem, więc postanowiłem go sobie sprawdzić. Nie ma tutaj niestety żadnego debrisa. Tutaj również. Gadam się z nim troszeczkę. To nie jest dobre. Mamy kolejnego debrisa. W takim razie potrzebowałbym tylko jednego. Głównego portalu nie znalazłem, ale za to jesteśmy przy portalu, który prowadzi nas do Strongholda. Muszę tylko uważać, żeby nie dać się sprowokować piglinom. Ale powoli kończy mi się czas bycia aksolotlem, więc pora przespać się i zmienić w innego moba. Tym razem będę... piesełkiem! Jeszcze nie byłem piesełkiem, o jak fajnie. To w takim razie lecimy piesełkiem po ostatniego debrisa. Nie. To mogło się bardzo źle skończyć. I lećmy znaleźć ostatniego debrisa. A kto wie, może znajdziemy ich nawet więcej. Potrzebuję tylko jednego debrisa. Mam nadzieję, że znajdę go w tych tunelach. Kompletnie wyleciało mi z głowy. Mnie tutaj nie ma, panowie, absolutnie. Mnie tutaj nie ma, nie. Mogę wykorzystać część tego gunpowdera oraz piasku i zrobić sobie TNT. 22 sztuki w zupełności powinny wystarczyć, żeby znaleźć jednego debrisa. Bardzo dużo piglinów się tutaj czai, bardzo mi się to nie podoba, więc musimy ich sobie zdjąć najlepiej z łuku. Tego hoglina również musimy załatwić. Chyba jest bezpiecznie. Włączamy sobie chunk bordery, rozkopujemy sobie mały korytarz, teraz rozkładamy nasze TNT, podpalamy je i uciekamy jak najszybciej się da. W razie czego potka odporność na ogień i sprawdźmy, ile debrisów uda nam się znaleźć. I mamy dwie sztuki. Wydaje mi się, że niestety to wszystko, co tutaj znajdę, ale tak czy inaczej potrzebowałem tylko jednego debrisa. Zużyłem przy tym 22 sztuki TNT. Najważniejsze, że będę w stanie zrobić netherite'ową motykę. To w takim razie wracamy do bazy, wrzucamy debrisy do przepalania, potrzebujemy jeszcze 4 sztabek złota, robimy kolejną netherite'ową sztabkę i jako, że smithing table mamy w endzie, a potrzebuję sobie naprawić elytrę na maksa, lecimy do endu, naprawimy sobie cały ekwipunek i ogarniemy sobie netherite'ową motykę. O, co tu się dzieje? Halo. Bardzo mi się to nie podoba. Chyba jednak się pomyliłem i nie mam tutaj smithing table. To w takim razie nie pamiętam, gdzie go zostawiłem. Ale skoro już tutaj jestem, to naprawię sobie cały ekwipunek. Komponowałem go sobie tutaj i totalnie o tym zapomniałem. Nieważne! Tak czy inaczej, moi drodzy, mamy netherite'ową, zenchantowaną, przekozacką motykę. I tym sposobem mamy pełniusieńki netherite'owy set. Wykorzystując resztę nocy, polecimy sobie na farmę creeperów, ogarnąć sobie trochę gunpowdera, bo fajerwerek będę potrzebował naprawdę, naprawdę sporo. Wstaje kolejny dzień i zobaczymy, jakim mobem będę następnego dnia. Znowu aksolot, to tylko pokazuje, że Minecraft szykuje dla mnie coś grubego w momencie, kiedy będziemy w Woodland Mansion. Wyłączmy więc farmę, sprawdźmy, ile zebrało się gunpowdera przez te 3-4 minuty. Bardzo dobry wynik, 2,5 staka praktycznie gunpowdera w przeciągu
kilku minut. Myślę, że taka ilość powinna mi wystarczyć, żeby zrobić taką ilość fajerwerek, która pozwoli mi dolecieć do Woodland Mansion. A wykorzystując to, że jestem w tej części świata i mamy dużo sugarcane'a, zbierzmy go sobie. Czy tylko ja uważam, że axolotle powinny mieć jakąś specjalną moc? Lasery w oczach. Niczym Superman. Właśnie do mnie dotarło, że nie mam Kilofast Silk Touchem, więc nie mogę sobie po prostu zabrać ze sobą Ender Chesta. Przy okazji mamy drugą elytrę, którą mógłbym sobie spokojnie ulepszyć na Unbreaking i Mending, żeby była naszą taką zapasową. Niestety nie mam zbyt wielu emeraldów, ale możemy sobie zrobić na szybko troszeczkę paneli szklanych, polecieć do wioski, gdzie jest kartografer, sprzedać mu trochę paneli za emeraldy. Teraz wyhandlowujemy sobie Unbreaking oraz Mending i narzucamy to wszystko na elytrę. Wszystko, czego potrzebuję, mam w moim ekwipunku, chociaż wydaje mi się, że wykorzystałbym sobie część tego złota i zrobił dodatkowych złotych jabłek. W końcu wybieramy się do Woodland Mansion, a tam regeneracja jest bardzo potrzebna. Zabieramy nasze shulker boxy oraz mapę do Woodland Mansion. W takim razie ruszamy na poszukiwanie Woodland Mansion. Mam tylko nadzieję, że następnego dnia będę jakimś naprawdę overpowerful mobem, żebym mógł faktycznie zeksplorować sobie całą posiadłość. Kropeczka zaczyna się przesuwać. Dark Forest przed nami, ale kropeczka wciąż pozostaje malutka, więc to raczej nie jest to miejsce, do którego mamy się udać. Ale w tym momencie kropeczka się powiększyła, a to znaczy, że zbliżamy się do celu. Generuje nam się mapa i przed nami Woodland Mansion. I z tego co widzę, mamy tutaj główne wejście. Sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. I uwaga, będę Blaze'em. Problem jest taki, że nie mogę za bardzo strzelać moją supermocą, bo inaczej cała posiadłość będzie po prostu spalona. Chyba jesteśmy bezpieczni. W takim razie od razu udajemy się w poszukiwanie Evokera, by zdobyć totem nieśmiertelności. Przy okazji możemy sprawdzić sobie zawartość tych skrzynek. Mamy kolejną skrzynkę, a w niej trochę gunpowdera i węgla. Mamy korytarz, gdzie na końcu znajduje się skrzynka i jest szansa nawet na enchantowane złote jabłko. Nie tym razem. Z tego co mi się wydaje, zeksplorowałem cały pierwszy poziom, więc teraz lecimy na poziom wyżej. Mamy pierwszego Evokera. Panie Evoker, proszę nie uciekać. Halo, patrzcie jaki tchórz. Dobra. Nie masz szans. I pierwszy totem jest nasz. Teraz tylko musimy uważać na weksy i nie używać jeszcze naszej supermocy, która może przydać się na później. I lećmy szukać kolejnych Evokerów. Teraz z tego co widzę, wszystkie moby będą mnie atakować. Na szczęście mogę sobie spokojnie polewitować nad nimi i wykończyć je z bezpiecznej odległości. Trochę ciężko jest mi się skupić, bo dosłownie w tle, wy tego nie słyszycie, krapie mi piesełek. Szukajmy więc kolejnych Evokerów. Nie macie ze mną szans, jestem latającym Blaze. Ale epicki pojedynek w klatce, co tu się dzieje? Patrzcie, dwa szkielety się ze sobą mierzą. Chyba mamy remis. Z tego co mi się wydaje, na tym poziomie nie mamy już więcej Evokerów. Bardzo mi się podoba bycie Blaze'em, chociaż lód w skrzynkach jest taki średniawy. Mamy kolejne złote jabłko i całkiem sporą ilość gunpowdera. Mamy kolejnego Evokera. I kolejny totem jest nasz. Beksy, dajcie mi spokój. W całym Woodland Mansion znalazłem tylko dwóch Evokerów. Halo panie Creeper. Aha! I również nic ciekawego. Ani jednego enchantowanego złotego jabłka. W takim razie przerzućmy sobie rzeczy do naszego boksa i zajmijmy się tym, na co pewnie wielu z was czeka. Czyli użyjmy naszych niesamowitych zdolności Blaze'a i rozprawmy się z Woodland Mansion. To chyba najlepsza postać, jaka mogła mi się trafić w tej serii. To zasługuje na screena. Okej, screenów porobiłem tyle, że na pewno coś z tego wyląduje na miniaturkę. Strzeżcie się latającego, podpalającego Blaze'a. Nie spodziewałem się, że bycie Blaze'em to taka zabawa. Pozostawiamy za sobą całkiem niemałe zniszczenia. Jaka piękna wioska. Byłoby szkoda, gdyby coś się z nią stało. Od razu lepiej. Cóż to moje oczy widzą? Mamy lodowce. To dobra okazja, by zrobić screena i wrócić tutaj później. Wstaje nowy dzień, mamy ruiny portalu i lada moment stanę się kolejnym mobem. Sprawdźmy skrzynkę. Jak zwykle nic ciekawego. I skoro jesteśmy na Cold Ocean i nie muszę się tutaj bać zmiany w bałwana, sprawdźmy jakim mobem będę następnego dnia. Uwaga, będę... Czy ja jestem brutalem? W dodatku mam netherite'ową siekierę, a nie jakąś tam złotą. Będąc brutalem mam naprawdę dużo życia i jako, że mamy totem nieśmiertelności oraz dużo fajerwerek, lecimy sobie do tej twierdzy, którą znalazłem wcześniej na Soul Sand Valley. Oczywiście ruin portalu nie odpuszczę. Tak! Kolejne enchantowane złote jabłko. I dlatego sprawdzam każde ruiny portalu. Pamiętajcie, sprawdzajcie każde ruiny portalu, bo w któryś w końcu znajdziecie enchantowane złote jabłko. Ups, spokojnie, nic strasznego, albo może i strasznego, spokojnie, mam podkę. Jedną nie trafiłem, drugą trafiłem. Nic się nie stało. Jak śmiesz walczyć ze mną? Jestem brutalem.
Niestety muszę się przekopać przez Netherrack. Na całe szczęście mam netherite'owe kilof. I jesteśmy przy twierdzy. W takim razie przyszła pora zapolować na Wither Szkielety i miejmy nadzieję, że tym razem wydropią mi czaszki Wither Szkieleta. Przy okazji możemy sobie sprawdzić korytarze i być może znajdziemy coś ciekawego w skrzynkach. Na przykład netherworty. Niestety wciąż nie mam szczęścia do czaszek. Tego co mi się wydaje, żaden design farmy nie będzie odpowiedni do Wither Szkieletów, ponieważ jeden potrzebuje chociażby piglina, inne potrzebują naprawdę ogromnych ilości dywanów i Wither róż i w ogóle wszystkiego innego, więc sama budowa farmy, samo gromadzenie tych wszystkich przedmiotów zajęłoby mi cały pozostały czas i tak naprawdę pewnie nie zdążyłbym zbudować całej farmy. Dlatego też niestety, ale pozostaje mi tylko i wyłącznie polować na Wither Szkielety. Kończy mi się powoli czas bycia brutalem, więc muszę szybko ewakuować się z Netheru. I jesteśmy w cave'ie. To nie jest najlepsze miejsce, w którym mógłbym być. No to sprawdźmy w takim razie, jakim mobem będę następnego dnia. Okej? Jestem topielcem. Zabieramy nasze łóżko i teraz przyszedł mi do głowy pewien pomysł a propos tego, co znaleźliśmy wcześniej. Mowa tu oczywiście o lodowcach. Chcę połączyć wszystkie portale, które do tej pory stworzyłem, ale nie tak normalnie w Netherze, tak jak mamy te takie tunele porobione, tylko właśnie robiąc takie fajne, lodowe autostrady, dzięki czemu jeszcze szybciej będę mógł się przemieszczać chociażby z bazy do Strongholda, ze Strongholda gdzieś do jakiejś na przykład twierdzy i tak dalej, i tak dalej. I chyba mamy jakiś bas Bastion skarbowy, w którym jeszcze nie byłem. Jako że chcę, żeby nowy Kilof również miał na sobie netherite, to przeszukamy sobie troszeczkę bastionów, bo jest tutaj szansa, że zdobędziemy nawet sztabkę netherite'ową. Mamy trochę złota, obsidian również się przyda i Kilof z mendingiem. Proszę bardzo, to już nam załatwia całkiem sporą część nowego Kilofa. Przekopmy się przez ścianę i co znajdziemy tutaj? Więcej żelaza i więcej złotych marchewek. Ale niestety debrisów tutaj nie ma. Zbierzmy sobie całe złoto i sprawdźmy, co ciekawego znajdziemy w skrzyni. Sztabka netherytowa i scrap. No to możemy się stąd ewakuować. W takim razie wracamy do bazy i jedyne co mi pozostało to zenchantować sobie diamentowy kilof tak, żeby miał efektywność 5 oraz silk touch. Przy okazji, skoro jestem przy jednym z portali, spiszemy sobie ich koordynaty. Jeden portal spisany, drugi portal spisany, tak samo jak farma prochu i stronghold również. W takim razie bierzemy ze sobą kowadło w razie gdyby tamto w endzie pękło i lecimy do endu nabijać level i enchantować kilofy. W razie czego zrobiłem sobie screena tych wszystkich kordów, bo zapomniałem, że za każdym razem, kiedy wstaje nowy dzień, robię sobie szybkiego reloga, tylko dlatego, żeby nie skraszował mi Minecraft. Jak to mówią, przez ordy zawsze ubezpieczony. 30 level mamy, to sprawdźmy, co ciekawego nam się trafi na tym kilofie, poza unbreakingiem. Efektywność 4. Bardzo dobrze. Te dwa kilofy musimy sobie odenchantować. Wiem, że tu jest fortuna, spokojnie, ale mam ją tutaj, więc nie potrzebuję kolejnego takiego samego kilofa. Tego będziemy mieli już efektywność 5 oraz unbreaking. I z tego co widzę, mamy tutaj Silk Touch. W takim razie dobijmy sobie w razie czego jakiegoś wyższego poziomu, żeby nam nie zabrakło, kiedy będziemy łączyć kilofy. Połączmy sobie jeden kilof z Silk Touchem, a ten połączymy sobie z Mendingiem i wydaje mi się, że powinniśmy dać radę z tym levelem, który tutaj mam. Ale w razie czego zbiorę jeszcze kilka. Przy okazji wziąłem sobie troszeczkę enderpearl, przydadzą nam się, kiedy będę chciał się wbić nad Nether. A 37 poziom w zupełności powinien wystarczyć, byśmy połączyli sobie wszystkie nasze kilofy. Teraz łączymy sobie ten kilof z Mendingiem i dzięki temu mamy efektywność 5, unbreaking, silk touch i mending. Oczywiście nie zapominamy o sztabce netherytowej i tym sposobem mamy kolejny, naprawdę dobry netherite'owy kilof, w którym będziemy mogli zbierać lód, by zrobić sobie autostrady w Netherze. Staje nowy dzień i zobaczmy, jakim mobem będę dzisiejszego dnia. W razie czego będę sobie stał tutaj, żeby nie było problemu, że stanę się bałwanem. Wiecie o co chodzi. I będę pszczółką! O, jak słodko! Cieszę się, że jestem jakimś mobem, którym mogę sobie spokojnie latać. Wyobraźcie sobie, że to jest moje żądło. Tak, to jest moje żądło, które mogę wystrzeliwywać i pozbywać się szkieletów. Korzystając z to, że mam dużo blaze rodów, zrobimy sobie z tego blaze powder, kilka oczu kresu i z tego zrobimy sobie tak ze dwa ender chesty. Przy okazji nie potrzebuję też fajerwerek, bo jestem latającym mobem, więc zakładamy nasz armor, żebyśmy mieli nieco więcej obrony i lecimy zbierać loot. I jako że jesteśmy latającym mobem, nie będzie problemu z dostaniem się nad Nether. Teraz musimy znaleźć najwyższy punkt bedrocka i o ile się nie mylę, to jest właśnie ten punkt. Teraz używamy naszych drabinek, bierzemy nasze enderperły i rzucamy enderperłom, będąc na drabince. Bałem się, że zginę. Teraz udajemy się na kordy lodowców, które znaleźliśmy wcześniej. Teraz w tym miejscu robimy sobie nowy portal i o ile się nie mylę, powinniśmy być dokładnie tak, przy lodowcach. To w takim razie pora na zbieranie lodu.
Okej, okay, mamy ponad dwa staki Blue Ice'a. Teraz mamy tylko jeden mały problem, ponieważ ja zrobiłem sobie portal, który prowadzi nas tutaj, ale nie mam przygotowanej trasy, żeby dostać się z powrotem do domu. Więc musimy wylecieć z tego portalu i wrócić do domu Overworldem. Zróbmy sobie mały porządek w ekwipunku i zbierzmy trochę piasku. Będę go potrzebował do zrobienia TNT. Mowa tu oczywiście o rozwaleniu bedrocka, dzięki czemu będziemy mieli łatwy dostęp nad Nether i będziemy mogli zajmować się naszymi autostradami. W tym celu przyda mi się troszeczkę redstone'a, żelaza, drewna i cobblestone'a, żebyśmy mogli zrobić sobie pistony. 16 powinno wystarczyć na kilka prób, nawet jeżeli mi się nie uda za pierwszym razem, to za drugim bądź trzecim mam nadzieję, że tak. I spróbujmy rozwalić bedrock. W tym celu udamy się z powrotem w to miejsce, zapisujemy sobie koordynaty dokładnie tego bloku, wyciągamy enderperłę i wbijamy się nad Nether. To jest blok, który musimy rozwalić. Na niego stawiamy sobie piston, tutaj dajemy obsydian i jakiś blok budulcowy, w tym przypadku będzie to netherrack. Teraz w tym miejscu dajemy sobie TNT i tutaj nasz trapdoor, którego w tym momencie nie potrzebujemy, ale tak czy inaczej niech sobie tutaj będzie. Żeby zwiększyć powodzenie misji, musimy zbindować sobie klawisz stawiania na chociażby przycisk V. Zjedzmy sobie w razie czego złote jabłuszko i teraz musimy odpalić TNT i postawić piston. I w tym momencie bedrock mamy zniszczony. Udało się za pierwszym razem, bardzo się cieszę. Dzięki temu mamy dostęp bezpośrednio nad Nether, nie będziemy musieli używać enderperły. I sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. I uwaga, będę rybą. Oczywiście, jak najbardziej. Tęskniłem za tym. Będę miał odrobinę problemu, żeby zrobić to, co sobie na dzisiaj zaplanowałem, ale wydaje mi się, że jakoś dam radę, prawda? To tylko ryba. Poza tym muszę się hartować, ponieważ 100 dni rybą będzie za jakiś czas. Uzupełnijmy więc wodę i lećmy do Netheru. Teraz muszę tylko pamiętać, że nie mogę sobie uzupełnić tlenu tak po prostu, więc ta misja jest bardzo ryzykowna. Wyjdźmy z Netheru, uzupełnijmy wodę i tak w kółko, aż zbudujemy całą drabinę. Mam tylko półtorej serduszka życia, ale Feather Falling robi robotę. W sumie mając tyle złotych jabłek, chyba jestem w stanie wytrzymać nieco dłużej, będąc rybą nawet bez tlenu, ale wolę nie ryzykować. Zabrakło mi dosłownie jednej drabiny. Został mi ostatni bąbelek. Ostatnia drabinka będzie musiała poczekać, bo nie chcę ryzykować. W takim razie weźmy ze sobą trochę pochodni i udajmy się do cave'a, by nazbierać nieco obsydianu. Będzie to o wiele bezpieczniejsze niż budowanie drabiny w Netherze. Wylewamy sobie wodę i kopiemy. Na szczęście mamy Aqua Affinity, więc kopanie obsydianu pod wodą jest tak samo szybkie jak kopanie na lądzie. Dobra, mam półtorej staka obsydianu, wydaje mi się, że jest to dobra ilość na zrobienie kilku portali. No to w takim razie sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. I dzisiaj będę Elder Guardianem. Przynajmniej mam więcej życia. Jako że mamy trochę Blackstone'a, wydaje mi się, że to właśnie on posłuży nam do zrobienia guzików. Pewnie część z was się zastanawia, po co są te guziki. Kiedy tworzymy autostradę w Netherze i stawiamy lód, a na niego guzik, to na tym lodzie nie zrespi się nic, bo bardzo często dostaję zapytania, dlaczego stawiam guziki na lodzie. Ale i tak nie zamierzam się poddawać. Mam potki odporności na ogień, mogę na spokojnie udać się do Netheru i powalczyć z tą drabiną. Czy to chodzi po prostu o to, że jestem tak bardzo duży, że nie mogę się tutaj pomieścić? To nawet będąc rybą mogłem się wspinać. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak udać się na farmę prochu i wykorzystać cały dzień na awczenie. Teraz wylewamy wodę i możemy na spokojnie sobie tutaj stać i awczyć. Dwa staki, półtorej i... bardzo sympatycznie. Prześpijmy się i sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. Być może będę w stanie wreszcie zrobić moje autostrady. Uwaga, będę ga... Co? Jak mogę być jeszcze większym mobem? Jak ja mam cokolwiek takim mobem zrobić? Nawet do portalu się chyba nie... No przecież, że się nie zmieszczę. No jak mam się zmieścić? Przecież... Plus jest taki, że mogę latać i wystrzeliwywać kulki. I lecimy w takim razie plądrować wioski. To jest jedyne, co mi w tym momencie przyszło do głowy. Nie spodziewałem się, że będę jeszcze większym mobem. Jak to będzie oddziaływało na domki? Będę rozwalał je? Ej, dobra, może to nie jest takie złe. Tylko się nie mogę dostać do Netheru po prostu. Ale mogę rozwalać domki i w ogóle różne inne rzeczy. Ej, to jest akurat spoko. Ha! No to rozwalamy wioski. Aha! Strzeżcie się, villagerzy. Zobaczymy, ile kulek potrzeba, by zabić Iron Golema. To już chyba 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 kul w połączeniu z ogniem dopiero pokonała Iron Golema. Mnie tutaj wcale nie było jak coś, nie? Jakby...
Ups! Jestem ciekaw, jak wielki portal musiałbym zrobić, żeby zmieścić się gastem. Muszę sobie zrobić mały porządek z tymi drzewami, bo strasznie mnie denerwują, takie pozostawione. Na całe szczęście mogę sobie to zrobić na odległość. Nawet się nie spocę. W tamtą stronę mam portal ze Strongholda, więc musiałbym uważać, żeby nie zrobić sobie jakiegoś kolejnego. Ale gdybym odleciał jakoś tą część świata, możemy nawet wykorzystać te ruiny portalu. Tylko musiałbym je lekko zmodyfikować. Teraz myślę, że będziemy mogli spokojnie wejść do Netheru. Tylko musimy sobie jeszcze zbudować cały portal, a nie jest to łatwe. Mamy portal 5x5 i wlatujemy do Netheru. Au, 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 au. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Było to dość ryzykowne, na szczęście udało mi się wyjść z tego bez szwanku. Okej, cały portal zebrany, to możemy lecieć polować na gasty. Niestety żadnego tutaj nie widzę. Nie ma tutaj żadnego gasta. Ile ja się ciebie naszukałem, to nie masz pojęcia. Dawaj, gaz kontra gaz, dawaj. Aha! Czyli jednak respią się. Tylko bardzo rzadko. Ale w takim tempie, to zanim ja zbiorę 4 łzy gasta, minie wieczność. Chyba jednak pora wyjść z Netheru. Ale portal sobie zostawię. Tak na pamiątkę. To w takim razie sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. I jestem pająkiem! A to znaczy, że wreszcie będę mógł zająć się moimi autostradami. W tym celu musimy wbić się do Netheru, wyciągnąć z Shulker Boxa naszą ostatnią drabinkę. I jako, że jestem pająkiem, to nie będę miał problemu ze wspinaniem się. I chyba nie zmieszczę się w tak małą dziurę. Trzeba się będzie przekonać. Teraz, żeby dostać się nad Nether, muszę wykorzystać Ender Perłę. I jesteśmy na górze. Teraz wyciągamy resztę obsydianu, lokalizujemy odpowiednie koordynaty, zróbmy więc sobie portal 3x3. Teraz go sobie odpalamy i najpierw musimy się dostać na dół i zniszczyć tamten portal, żeby prawidłowo się połączyły. Teraz wracamy na górę, teraz wychodzimy tym portalem i chyba powinniśmy być normalnie w bazie. Teraz sprawdźmy jeszcze w drugą stronę i pierwszy portal mamy połączony. Tamtą stronę mamy lodowce. Jak widzicie, portal do Strongholda jest bardzo blisko i nawet chyba nie będziemy potrzebować tutaj samej autostrady, ale zrobimy sobie portal po prostu nad Netherem. Teraz ponownie odpalamy portal. Mamy 2 portale idealnie połączone. W takim razie bierzemy obsydian i udajemy się na World Spawna. Tworzymy sobie kolejny portal 3x3. Możemy użyć naszego nowego portalu, który prowadzi nas do Strongholda. Wychodzimy z Endu, niszczymy ten portal i używamy tego portalu. I o ile się nie mylę, powinno wszystko dobrze działać. I jesteśmy na World Spawnie i tak samo jesteśmy nad Netherem. Idealnie. I w ten sposób mamy wszystkie 5 portali idealnie połączonych. Tamtym dostaniemy się na lodowce, tym na farmę Gunpowdera, tam na World Spawna, tutaj do naszej głównej bazy, a tutaj do Strongholda. I teraz, jako żebym się za bardzo nie pomylił, który portal jest który, to będzie go sobie trzeba jakoś oznaczyć. I teraz tak się zastanawiam, w jaki sposób zrobimy sobie nasze autostrady, bo na pewno potrzebowalibyśmy jednej tam, żeby za każdym razem nie używać fajerwerek, ale w razie czego wyjdźmy sobie z Netheru, bo zaraz wstanie nowy dzień. I sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. I jestem zombiakiem. Dzięki temu, że jestem zombiakiem, nie będę się musiał za każdym razem teleportować. Teraz się tak tylko zastanawiam, w jaki sposób oznaczyć sobie dany portal. Zróbmy więc sobie pierwszą trasę, rozkładając Blue Ice'a co jeden blok. Idealnie centruje nam się z tym portalem i lecimy sobie do portalu kierującego nas na World Spawna. Wydaje mi się, że nawet ta trasa idealnie będzie się centrować w tym portalu. I skończył mi się Blue Ice, ale z tego co widzę, mamy idealnie wyśrodkowany w portalu. Nie ma znaczenia, czy położycie sobie guzik w ten sposób, czy w ten sposób. Tak czy inaczej będzie działać. I teraz przydałoby się jeszcze odrobinę Blue Ice'a. Na szczęście portal mamy całkiem niedaleko. Prawie 3 staki Blue Ice'a zebrane. Myślę, że to powinno nam na razie już wystarczyć. Zbierzmy jeszcze trochę zwykłego Packed Ice'a oraz bloków śniegu. Dzięki temu będziemy mogli zbudować sobie pierwszy portal i obudować go w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że są tutaj lodowce. Myślę, że coś takiego powinno w zupełności wystarczyć. Dzięki temu wiemy, że tutaj są lodowce. I jako, że wstaje kolejny dzień, to lepiej wyjść z Netheru i przemienić się na spokojnie w innego moba. I tym razem będę... Nie! Teraz ja nie jestem na to gotowy! Pytanie tylko, czy będąc Ender Dragonem będę mógł budować portal? Nie, jestem tak ogromny, że nie mogę nic zrobić. Niestety będąc Ender Dragonem nie mogę za bardzo zbudować portalu, więc nie mogę nawet wejść do Netheru. Chyba, że zrobię jakiś inny portal, ale szansa, że ja się przebiję z powrotem do Strongholda i ubiję smoka, to jest coś niesamowicie niemożliwego. Nie byłem totalnie na to przygotowany. W takim razie i tak nie mógłbym zrobić walki Ender Dragon kontra Ender Dragon, bo nie jestem w stanie go zrespić, bo nie jestem w stanie postawić bloku. Niestety widzowie, walka Ender Dragon kontra Ender Dragon jest
niemożliwa. Jest podobna sytuacja, kiedy byłem gigantycznym zombiakiem. Pewnie bloków też nie będę mógł niszczyć, prawda? Jaki ja mam hitbox? Ja nawet nie mogę dolecieć do drzewa. Okej, nie mogę zebrać nawet mojego łóżka w ogóle, więc jakby ono sobie tutaj zostanie, to w takim razie polatamy sobie po tym świecie, zeksplorujemy go trochę, zwiedzimy, zobaczymy, co tu ciekawego się generuje. Strzeżcie się, Ender Dragona! Nawet sobie screena nie mogę zrobić na pamiątkę, ej, bo musiałbym w ten sposób stanąć. Ale macham tymi skrzydłami, patrz jak macham. Także dzień 90, pomimo tego, że naprawdę jest kozacki mob. Co ja, czemu ja latam do góry nogami? Co tu się dzieje? Co jest grane w ogóle? Ej, co? Mam wrażenie, że troszeczkę jestem popsuty w tym jakby w ekwipunku. Jak widzicie, bycie Ender Dragonem jest naprawdę sympatyczne. Jedyny plus jest taki, że mam dużo życia i mogę latać. I tak przebieżałem przez tworza, będąc Ender Dragonem. Gdybym wiedział, że Ender Dragon będzie tak ogromny, to przygotowałbym sobie o wiele większe portale. Ale można odhaczyć. Byłem Ender Dragonem. Ender Dragon, Ender Dragon. Może dać ci tu parę. Dragon. Jedyne słowo, które mi przyszło do głowy, jeżeli chodzi o Ender Dragon. Mam dla was zadanie. Po której wy stronie jesteście? Wy jesteście po tej... Nie, po tej. Widzowie z premiery, tu albo tu. Macie za zadanie zrobić fajny wierszyk o Ender Dragonie. Wiecie, tak jak to było z nietoperek, nietoperek, lubi jeść koperek. Najzabawniejsze będę serduszkową. Jakby zadanie specjalne ode mnie dla was, dokładnie. I jak jeszcze łapeczki nie zostawiliście, to zróbcie to w tym momencie. I oczywiście subskrypcja, jak najbardziej. Lecimy, 900 tysięcy subów czeka, tako. Dobra, moi drodzy, wstaje nowy dzień i wreszcie koniec bycia Ender Dragonem. Bardzo fajnie było nim być, fajnie było sobie polatać, porobić kilka rzeczy mniej lub bardziej przydatnych. Teraz chciałbym wrócić do budowy autostrad, więc Minecraft, czy mógłbym prosić o jakąś fajną, zwyczajną postać? Albo jakąś taką, która chociażby zmieści się do portalu i będę mógł cokolwiek nią robić. Czat, czy mogę poprosić jakieś F na czacie za... gigantycznego zombiego. Bardzo chciałbym zebrać to łóżko, ale chyba nie będę w stanie, więc w takim razie chyba po prostu polecę sobie na farmę Gunpowdera. Nie no, ale serio, come on, Minecraft. Czyli dwa dni w tym momencie ja nie jestem w stanie robić praktycznie nic. Jeszcze gastem byłem w stanie coś zrobić, okej? Był dużym mobem latającym, ale byłem w stanie coś gastem zrobić. Najlepsze jest to, że zaraz po nagraniu tego filmu również zacznę go montować. Zacznę go montować. Ja chcę go praktycznie całego zmontować, ale to zajmie jakieś 6-7 godzin. Tak czy inaczej, jeżeli widzicie ten film w tym momencie w niedzielę, to możecie być pewni, że zerwałem nockę, ale zrobiłem to specjalnie dla was. Do zobaczenia za jakieś 13 minut, kiedy zmienię się w innego moba. Nigdy więcej nie będę narzekał na rybę. Serio, bycie Ender Dragonem i gigantycznym zombiakiem absolutnie mi nie służy. Uwaga i dawaj, zmieniaj mnie w coś innego. No, come on! Ile będę czekał? O! Łomaczko masz, kochana! Łooo, dobrze, że miałem elytrę na sobie! Jak to by była najgłupsza śmierć ever, nie? Dobra, jestem magma cubem. Dobra, na szczęście mogę być w wodzie, bo już myślałem, że nie mogę wejść do wody jako magma cube. Ale mam pół serduszka życia. Okej, mamy po 3 staki praktycznie gunpowdera w każdej skrzyni, więc o tyle dobrze, że ten czas, będąc wielkim zombiakiem, jakkolwiek mi się tutaj opłacił. Ale moment zlatywania magma cubem był przerażający. Był serio, gdybym nie miał elytry na sobie, mogłoby być naprawdę niefajnie. Chociaż mam Feather Falling 4, więc może bym nie zginął, bo to nie jest taki moment od razu, że ginę. Chociaż nie, właśnie to jest ciekawe. Zmieniając się w slajma, miałem wszystkie serduszka i po prostu w momencie, kiedy dostałem damage, wtedy dopiero wyskoczyło mi pół serduszka. A w momencie, kiedy się zmieniłem z gigantycznego zombiaka w magma cuba, miałem od razu pół serduszka, więc nie przetrwałbym tego. Ja się przyzwyczaiłem, że nie mam totemu, okej? Spoko, czaty, nie śmiejcie się już. Faktycznie zapomniałem, że mam totem w łapie i nawet jeżeli coś by mi się stało i miałbym faktycznie zginąć, to bym jakby nie zginął, bo bym... Okej, dobra. No to w takim razie lecimy robić chociaż część trasy. Mógłbym tak na dobrą sprawę ustawić te wole tutaj. Zróbmy to w ten sposób, okej? Straciłem i tak dwa dni przez to, że Minecraft nie dawał mi tych mobów, których potrzebuję. A jako, że jestem małym mobem, mogę sobie spokojnie zbudować wolę w ten sposób. I skończyły mi się ściany. W takim razie musimy uzupełnić sobie cobblestone'a i blackstone'a, żebyśmy mogli zrobić sobie kolejne guziki. Sprawdźmy, czy faktycznie nie mam obrażeń od ognia. Nie sprawdzałem tego, jestem magma cubem, więc jeżeli mam obrażeń od ognia, jest to głupie, ale... Okej, żyję. No to w takim razie lecimy przed siebie, kopiąc cobble, deep slate.
pochodnie będę sobie rozkładał chociażby dlatego, żebyście coś widzieli. I rzuciłem właśnie potkę odporności na ogień. No tak, bo ja bardzo potrzebuję potki odporności na ogień, będąc magma cubem, no przecież. Dlaczego jak chcesz kopać cobblestone'a, to wszędzie jest andezyt? Ja nie wiem, jak to działa. Dobra, 6 staków kobla chyba powinno wystarczyć. I jako, że mam jeszcze 2 minuty potki odporności na ogień, mogę spokojnie pójść sobie spać. Tylko nie mam ze sobą łóżka. A no tak, łóżko zostawiłem przy tamtym portalu na lodowcach. I mam nadzieję, że następnym mobem będę mógł dalej kontynuować budowę i wybrać się po Blackstone'a. Okej, Minecraft, please? Dobra, będę guardianem. Wystarczy, że będę sobie co jakiś czas uzupełniał wodę, a jak będę w Netherze, tak czy inaczej nie zginę, bo mam dość dużo serduszek, w razie czego złote jabłuszka, więc będę mógł się na szybko też regenerować. Niestety nie mieszczę się w moim wyjściu, więc będę musiał to zrobić enderperłami. Nie wiem, ile Blackstone'a będę potrzebował, ale postaram się go zebrać kilka staków. I w razie czego złote jabłuszko, żebyśmy mieli regenerację. Co prawda regeneracja trwa dosłownie kilka sekund, ale powinna nas uratować. Teraz zaczyna się walka z czasem. Na szczęście pigliny mnie nie atakują, ale będzie tutaj trochę głośno. Jak widzicie, hełm z Respiration 3 i złote jabłka to dosłownie must have, jeżeli chodzi o wodnego moba. Nie spodziewałem się, że będę na tyle odważny, żeby wodnym mobem chodzić sobie po Netherze. I wreszcie uzupełniłem tlen. Ej, ale przetrwałem prawie 5 minut i ubyło mi raptem kilka serduszek. Czy wychodzi na to, że tak naprawdę najgorzej jest być rybą, bo mam po prostu mało życia, więc nie mogę sobie za bardzo pozwolić na utratę tlenu. Ale jeżeli będę miał dużą ilość złotych jabłek, które dodają mi kolejne serduszka, plus tak jak tutaj mam teraz beacon z regeneracją, to myślę, że nawet taką rybką bez tlen jestem w stanie wytrzymać dość długo. No to budujemy dalej. Dobra, w razie czego złote jabłuszko, w razie najgorszego i tak mamy totem, ale totem uratuje nas tylko na małą chwilę. Guziki wyłożone. Dobra, straciliśmy już 5 serduszek, lepiej uważać. I tym sposobem pierwszą część trasy mamy gotową. Niestety zabraknie mi dobrych kilka staków tych kamiennych ścian, ale to nic, z czym bym sobie nie poradził. Bardzo chciałbym jeszcze raz zmierzyć się z Widerem, ale patrząc na poprzedni odcinek oraz ten i moje szczęście, a w zasadzie brak szczęścia do odrobienia czaszek Wither szkieletów, chyba jednak zapoluję po prostu na gasty i spróbuję ponownie zrespić Ender Dragona. Chciałbym jeszcze sobie obudować każdy z portali, ale mam jeszcze pewien pomysł, żeby faktycznie udać się ponownie do Netheru, spróbować jednak jakimś cudem zdobyć te 3 czaszki Wither szkieleta i jeszcze raz klepać się z Witherem. Przy okazji wiadomo, smoka również zrespimy. Odłóżmy więc sobie część przedmiotów, których nie będziemy potrzebować i na pewno będę musiał sobie zrobić więcej potek odporności na ogień. I dosłownie wstaje nowy dzień, to ja może na szybciorka się tutaj schowam, w razie gdybym się zmienił jednak w bałwanka. I sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia. Jestem brutalem, zabieramy nasze potki i lecimy najpierw zapolować na gast. Mamy jednego. I 2 łzy gasta są nasze. Gdybyście się zastanawiali, co się stało, dlaczego z jednego gasta wypadły mi 2 łzy, już tłumaczę. Można to też zrobić w ten sposób, czyli strzelając z łuku i mając w ręce mnie z lootingiem, gra rozumie, że tak jakby używamy miecza z lootingiem właśnie, co zwiększa właśnie jego loot. Wystarczy wystrzelić strzałę, zmienić szybko na miecz i niech się dzieje magia. Uwaga, uwaga, tam, 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 tam. Mamy tym sposobem 4 łzy gasta, czyli to jest wszystko, czego potrzebowaliśmy, aby zrespić Ender Dragona ponownie. A teraz udajmy się do tej twierdzy, w której byłem pierwszy raz, kiedy miałem takiego niesamowitego farta z Wither czaszkami na Basal Deltas. Teraz trzeba liczyć na łód szczęścia. Będę eliminował każdego moba, jaki się tutaj respi, żeby zwiększyć szansę na zrespienie się Wither szkieleta. Okej, przynajmniej respi się całkiem spora ilość Wither szkieletów. No któryś wreszcie musi mi wydropić czaszkę. To już połowa dnia, a ja wciąż nie mam czaszki. Czy ja mam na pewno looting na mieczu? Tak, mam. 139 Wither szkieletów zostały przeze mnie już zaciukane i z pierwszych 10 poleciały mi 3 czaszki, z pozostałych 120 ani jedna. No niemożliwe. Czyżby 143 Wither szkielet wyrzucił mi czaszkę. Szkoda tylko, że za moment zmienię się w innego moba, więc muszę jak najszybciej stąd wyjść. Okej, ponownie jestem w jaskini. Spoko. I nie mam ze sobą łóżka, więc muszę grzecznie czekać, aż zmienię się w nowego moba, bo nie wiem, co to będzie. Ale w razie czego zrobię sobie większe pomieszczenie. O! Jestem Glow Squidem. Nawet fajne, w sensie jeszcze nie byłem Glow Squidem. Ej, jakby... Nie no, to ja uzupełniam wodę i idę się dalej klepać z Wither szkieletami. Mam jeszcze 2 potki odporności na ogień. Dam radę. Tylko w razie czego potka odporności na ogień, prawda? Okej, mamy kolejną czaszkę. Jestem bliski śmierci, więc jakby lepiej może tlen, tak? Mhm, dobra. To było bardzo niebezpieczne, ale koniec końców udało mi się przynajmniej wydropić czaszkę, więc jestem zadowolony. Uzupełniamy tlen i polujemy dalej. Jest!
Jest! Dawaj. Mamy trzy czaszki, let's go! Uciekam. Po tylu dniach, po tylu failach, po tylu próbach. W takim razie uzupełniamy sobie wodę i wracamy netherem do domu. Latający squid, moi drodzy. Teraz tylko, żebym ja pamiętał drogę do domu. Dobra, jesteśmy koło tej twierdzy, którą znam. Nie spodziewałem się, że będę robił coś tak szalonego, jak latanie glow squidem w netherze. Okej, jesteśmy prawie przy naszym portalu i wychodzimy z netheru. To była jedna z bardziej szalonych rzeczy, jakie zrobiłem. Upolowałem dwie z trzech czaszek Widera, będąc glow squidem w netherze. I mamy jeszcze dobrych kilka dni, żeby zrespić smoka, pokonać Widera i dokończyć moje autostrady. Jestem przeszczęśliwy. I akurat mamy cztery oczy kresu również przygotowane i tworzymy z nich sobie cztery kryształy, którymi zrespimy smoka ponownie. Ale najpierw lećmy dokończyć autostradę. Ale powiem wam, że nabieram troszeczkę pewności, będąc nawet takim wodnym mobem. Widzę, że faktycznie idzie coś nim zrobić, pomimo tego, że mam mało życia. Co prawda, będąc rybą w takiej sytuacji, gdzie otoczyło mnie trzech czy czterech wither szkieletów i straciłem dwa czy trzy serduszka życia, no, byłbym już po prostu martwy. Ale to i tak dobra rozgrzewka. Ciekaw jestem, czy przez tych kilka dni trafi mi się ryba, bo powiem wam szczerze, bardzo chciałbym, żeby trafiła się ryba i wtedy tą rybą poleciałbym zmierzyć się z Ender Dragonem. Wreszcie moja trasa jest gotowa. Mamy wszystko pięknie połączone. No i jedyne, czego brakuje, to właśnie obudowanie reszty portali. No, jakoś mniej więcej w ten sposób. I być może zajmiemy się tym następnego dnia, ale najpierw sprawdźmy, jakim mobem właśnie będę tego następnego dnia. I uwaga, będę zombiakiem. Szybka przerwa obiadowa wleciała i możemy działać dalej. Żeby zrobić główny portal, który będzie nas prowadził do bazy, chyba zrobimy to w taki sam stylu, jak zrobiłem właśnie typowo sam dom. Myślę, że możemy to zrobić sobie w ten sposób, o którym będziemy mogli sobie w razie czego wyjść. Z drugiej strony analogicznie zrobimy to samo. Teraz dodajemy tutaj belki, tutaj polecą trapdory, tak samo z tej strony. Teraz lampy i teraz zostało nam jeszcze zrobić daszek. Wygląda to naprawdę ładnie i w klimacie naszej głównej bazy. To teraz jeszcze przydałoby się zrobić mały test, więc zrobimy sobie łódkę i teraz możemy na spokojnie sobie jechać naszym korytarzem. Chociaż w tym miejscu mogę mieć mały problem, okej, na zakręcie. Także nasza autostrada jest gotowa. I sprawdźmy, jakim mobem będę następnego dnia, bo być może zmierzymy się z Witherem oraz Ender Dragonem. Jestem małym króliczkiem. Trochę się cykam, a z drugiej strony będę głównie się klepał ze smokiem w powietrzu. Czemu by nie? Pokonamy smoka, będąc małym, słodkim ulickiem. O tym wyczynie będą krążyć legendy. Tak serio rozkminiam, że jeżeli uda mi się pokonać smoka, będąc małym króliczkiem, będzie śmiesznie. W takim razie bierzemy nasze kryształy endu i rozstawiamy je czterech stron. I niech się dzieje, co chce. W razie czego ściszyłem sobie hostile creatures, żeby smok mnie nie zagłuszał. Przede wszystkim musimy się skupić najpierw na tych wieżyczkach, bo one będą nam sprawiały najwięcej problemu. I tak, oto smok został zrespiony ponownie na tym świecie. I jedna wieżyczka już padła. Druga wieżyczka padła. Teraz wlatujemy w powietrze i rozwalamy wieżyczki z powietrza. Musimy tylko uważać na smoka i jego bardzo niebezpieczne skrzydła. Dostałem jedno serduszko obrażeń. To mogło się bardzo źle skończyć. Na szczęście mam jeszcze totem nieśmiertelności i w razie czego zjedzmy sobie złote jabłko. Okej, bije go. Nie widzę go, ale go bije. Odleciał. Smok już ma pół życia. Poczekajmy na niego grzecznie. Okej. Dobrze! Smok ma już bardzo mało życia. Od pokonania go dzieli nas tylko kilka strzałów. I smok został pokonany. Ubiłem smoka, będąc króliczkiem. Ale było bardzo niebezpiecznie, bo raz nas trafił. Ale z Witherem walczyć króliczkiem nie zamierzam. Sprawdźmy, ile mamy bloków złota, bo z tego co pamiętam, mamy go dość sporo. I chyba spokojnie będę w stanie zrobić sobie większą część beacona. I w momencie, kiedy uda nam się pokonać Withera, na tej właśnie piramidzie stanie drugi beacon. I jako, że mamy jeszcze naprawdę dużą ilość złota i trochę emeraldów, polecimy sobie do naszego farmera i wyhandlujemy nieco jabłek. Tylko problem jest taki, że mój farmer chyba nie istnieje. O, proszę bardzo, mamy jabłuszka. I akurat stack jabłek. Idealnie. Stack złotych jabłek ląduje w moim ekwipunku. Pozwolisz, że skorzystam z twojego łóżka? Teraz będę iluzjonistą. Respimy kolejnego Withera. Myślę, że ta walka będzie zdecydowanie prostsza niż kiedy byłem lisem. I lecimy. Panie Wither, tu jest. Dzień dobry. Dobra, Wither zlatuje.
i Wither został pokonany. W takim razie tworzymy kolejny beacon. Mając tylko dwa beacony, zrobimy to sobie w ten sposób. Czyli tutaj będziemy mieli regenerację oraz, no może być szybkość na przykład, na pierwszym poziomie, tak? A tutaj będziemy mieli tylko i wyłącznie resistance na poziomie drugim. Da nam to o wiele więcej benefitów niż taki haste 2, tym bardziej, że aktualnie nie potrzebujemy nic kopać, a mamy dzięki temu o wiele większą odporność i regenerację. Padłem na jeszcze jeden pomysł, niestety nie starczy mi czasu, żeby zrobić coś epickiego, ale zwykły, prosty, ale piękny symbol wystarczy. Myślę, że część z was już się domyśla, co planuję zrobić. Ale najpierw sprawdźmy, jakim mobem będę przedostatniego jeszcze dnia. I uwaga, będę Blaze'em, okej. Dokładnie tak, moi drodzy. Chciałem choć w małym stopniu upamiętnić jednego z najfajniejszych graczy minecraftowych, jakich poznałem na YouTube. Pamiętajcie, Technoblade never dies. Bardzo chciałem sprowadzić sobie tutaj jeszcze jakąś świnkę, niestety nie mam name taga, żeby ją w ogóle jakokolwiek nazwać. O proszę, nawet mamy jakiegoś kandydata, zapraszam. Chodź świnko, chodź, chodź. Myślę, że ta budowla idealnie pasuje, szczególnie do świata hardcore. Teraz bierzemy sobie troszeczkę czerwonego piasku. Pewnie część z was się czasami zastanawia, dlaczego to nazywa się czerwony piasek, skoro ewidentnie jest pomarańczowy. Żeby nie było to takie płaskie, zabudujemy sobie nieco więcej terenu z tej strony. Teraz kilka kaktusów. Przyznajcie sami, małe, ale wiadomo o co chodzi. Mesa, World Spawn, dzień dobry. W sumie niezależnie od tego, jakim mobem będziemy następnego dnia, tak czy inaczej będzie to ostatni dzień. Ostatniego, setnego dnia będę Wandering Traderem. Nic szalonego, nic nadzwyczajnego, ale co najważniejsze, moi drodzy, mamy setny dzień. To jest dzień 100, czyli można powiedzieć dosłownie ostatni dzień. Jako że chcę, żeby ten film wleciał jeszcze w tą niedzielę i mam nadzieję, że oglądacie ten film właśnie w niedzielę, a jest piątek i czeka mnie jeszcze 7 ponad godzin montażu tego filmu, to muszę sobie tutaj go zakończyć. Co najważniejsze, dożyłem 100 dni na datapaku, będąc zmiennokształt. Bawiłem się przewybornie i mam nadzieję, że wy również. Zostawiajcie masę łapeczek w górę i odsyłam do subskrypcji kanału. Już niedługo będzie 100 dni będąc rybą. Prawdopodobnie będzie to w ten sam sposób podzielone po 25 co tydzień, dzięki czemu właśnie odcinki będą mogły wychodzić raz na tydzień, a nie będziecie musieli czekać na przykład miesiąca na jeden odcinek. Save będziecie mieli do pobrania w tym filmie, więc możecie sobie tam wejść w opis i go sobie pobrać. Jeżeli bym zapomniał go wrzucić, to dajcie mi chwilkę, po prostu napiszcie ej, jaju, bo nie ma jeszcze save'a tam w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tej serii, tego odcinka, wszystkiego co tutaj było. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w kolejnych tego typu seriach. Wszystkiego dobrego, do następnego, trzymajcie się i pa pa!